Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś Moi drodzy widzowie, przedstawię wam dzisiaj analizę partii, którą rozegrałem z arcymistrzem szachowym Litwińskim arcy, arcymistrzem szachowym dziewiętnastoletnim e, Mianowicie nazywał się Paulius e, Pultinevicius No ciężkie nazwiska, ciężkie imiona e, tych zawodników Litewskich. Moi drodzy, grałem tą partię w title Tuesday 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika, a więc spore szanse na dobry wynik. Y, dlatego, że im krótszy czas, tym mam większe szanse z arcymistrzami. E, no i przejdźmy, może od razu do rzeczy. E, mój zawodnik, e, znaczy szach, Szachuś, rozpoczął posunięciem D4, mój przeciwnik rozpoczął e, posunięciem C5. No i ten ruch już powoduje, że trzeba podjąć konkretne kroki. Zagrałem D5, czyli takie struktury już wołzańskie podchodzą, ale przeciwnik zaskoczył mnie posunięciem E5. Powiem szczerze, że po tych ruchach mam całkiem niezłe wyniki białymi, gdyż tutaj od razu gram E4, w ogóle nie gram C4, żeby mieć tutaj e, wolną ścieżkę dla gońca. Posunięcie D6 ze strony przeciwnika. Tutaj Planem czarnych jest zagranie goniec E7, goniec G5, żeby wymienić te czarnopolaki. Długo to trwa, ale gdy się te wymieni czarnopolowe, to czarne niby ma ciutkę strategicznie lepiej. Ale czy do końca tak jest? Nie wiem. Postanowiłem tu zagrać od razu goniec E3, żeby po goniec E7 zagrać Hetman D2. No ale mój przeciwnik zagrał G6 i coś mi się tu ubzdurało. Nie zagrałem Hetman D2, tylko zagrałem tutaj, moi drodzy i. Tutaj przeciwnik miał szansę wymienić od razu te gońce. Yy, niby ten ruch jest yy, według komputera troszeczkę słabszy, bo tam jakaś się przestrzeń łaczy, tempa się znajdują po wybiciu. Skoczek wybije, Herman D2. Z długą ruszadą na przykład, z atakiem. No tutaj białe też mają bardzo fajną pozycję. No ale poszło jak poszło, a mój przeciwnik zagrał A6, więc ja od razu A4 odpowiedziałem, żeby nie było ruchu B5. Tu trzeba trzymać. No i koniec G7, więc czarne jak widać nie poszły na ten manewr. Ciekawe zagranie, znaczy ciekawe myślenie, znaczy dziwne w zasadzie dla mnie. Ja bym grał inaczej. I tutaj postanowiłem od razu grać skoczek F3 normalnie, skoczek E7, wyprowadzamy figury, a skoczek z F3 od razu skakuje na D2, bo powiem Wam taką jedną bardzo ważną rzecz, skoczek na C4 tutaj czuje się wyśmienicie, on pięknie kontroluje bardzo ważne pola tutaj u, w obozie przeciwnika. No, i w tym momencie mój przeciwnik zrobił roszadę, kończy rozwój, a ja skoczek C4. Zauważcie, że ja nie zrobiłem roszady, i celem, znaczy kosztem tego, że mój skoczek wyszedł na dobrą pozycję. F5, no sytuacja tutaj się rozwija dosyć dynamicznie. F3, i powiem Wam szczerze, że jak przeciwnik by mi wybił na E4, wybijam pionkiem i niby nie mam roszady. Wolna linia F, ale zawsze mogę spróbować Hetman D2, zrobić długą, ewentualnie go nie C2, go nie C3, może z krótką różne pomysły tutaj do głowy mogą przychodzić, ale ku mojemu zaskoczeniu przeciwnik zagrał F4. Powiem Wam, że ten ruch mi się bardzo podobał dla białych. Dlatego, że gram goniec E2. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ja nie zrobiłem krótkiej roszady, a przeciwnik na mnie napiera. Okej, okay. jak nie mam krótkiej ruszady, bardzo proszę, można mnie atakować. Jestem chętny na jakiekolwiek ataki. bo Po prostu ja zagram Hetman D2, zaraz zrobię długą ruszadę. To też może się wiązać z jakimś ryzykiem, bo tak jakieś B5 szalone, ale wolę w ten sposób grać niż żebym miał tutaj ruszadę i on miałby mnie atakować. No, postanowiłem mimo wszystko zagrać H4. No wiecie, tutaj gramy 3 minuty plus 1 sekunda, więc. Trzeba podejmować decyzję dosyć szybko. No i słuchajcie, po wybiciu tutaj na H4 bym wybił gońcem, po prostu bym trzymał na razie związanie. Myślę, że ten atak u przeciwnika by się już zakończył dosyć szybko, a ten skoczek naprawdę robi piękną robotę. No, skoczek D7 nie może zagrać, bo tutaj bije. Dobra, odbiegam trochę od tematów, od, od gałęzień. No a mój przeciwnik znowu mnie zaskoczył, tym razem znów pozytywnie dla mnie, no bo zagrał G4. No, i nie kumam. Słuchajcie, nie kumam. Albo coś mu się tutaj pomyliło. Przypuszczam, że tak. No, bo po prostu po ludzku bije pionka. No, bije pionka i jest dobrze. Przecież Hetman broni na G4. Dziwne. Dziwne, że zagrał G4. No, tutaj dostałem prezent w postaci pionka więcej. Co nie zmienia faktu, że ta pozycja jest nadal dla białych bardzo dobra. I to zobaczcie, po 12 ruchach z arcymistrzem, który na żywo ma powyżej 2500. No to y, tutaj y, no, gra gitara, że tak y, kolokwialnie się wyrażę. Bicie na G4, no i poszło B6. No coś musi robić na tym skrzydle, a ja sobie gram spokojnie, goniec E2, wzmacniam obronę. Nie rzucam się pionkami na przeciwnika, wyczekuję spokojnie. ma jest pionek więcej, gramy, gramy, y, gramy że tak powiem, z takim spokojem i rozwagą. No i koniec F3, spokojnie sobie tutaj zagram. Wydawało mi się, że to jest dobre wszystko. Zapewne są jak, jakieś lepsze posunięcia, pewnie dokładniejsze, ale na tym czasie nie jestem w stanie takich ruchów wykonywać, skoczek d7 zagrał przeciwnik, no ja hetman e2, też taki ruch wyczekujący troszeczkę, zawsze trzymam na g4, zawsze na b5 kontroluję troszeczkę mocniej, pośrednio, wieża b8, tak też zostało zagrane, no i skoczek a3, nie pozwalam tutaj mu zagrać b5, znaczy pozwalam, ale w ten sposób zdobędę pionka za darmo, prawda, jeszcze zobaczcie jaki, jaka piękna kontrola, no przeciwnikowi jest się strasznie ciężko wyplątać z tego, hetman b7, no niby coś tu próbuje, no, i zagrałem G5. G5 jest takim ruchem, który przeszkadza w rozwoju dalszych figur przeciwnikowi. No, i zobaczcie, G5 generalnie paraliżuje strasznie tego skoczka. No, y, też jest opcja goniec G4. Już o tym mówię. Bierze D8 ze strony mojego przeciwnika, i właśnie zagrałem goniec G4, bo wymiana tych gońców jest na pewno dla białych korzystna. Tutaj mógłbym też robić 100 milionów innych ruchów. Teraz, tak oczywiście, w analizie to się łatwo mówi. Bo mógłbym zrobić np. krótką roszadę, też by było dobrze, ale z roszadą się wstrzymuje jest bezpieczny skoczek w8 zostało zagrane wymieniłem to szybko wieża z d z d na c8 no i moi drodzy zagrałem h5 nie zmyślał atakowania h6 tylko żeby znowu ograniczyć przeciwnikowi tutaj zagranie skoczkami jeżeli przeciwnik sam by zagrał h6 zgoda na no to gram g6 tu się pole zwalnia ale już te pionki są nieźle przytwierdzone Zawsze też mam przełom G3 z, otw z otwarciem linii E, więc tu wszystko by fajnie działało. Skoczek D7 ze strony mojego przeciwnika, no i zagrałem kulturalnie Hetman G4 no atakuje może jakiś Hetman E6 z szacha. no i przeciwnik wrócił. No i widzicie, jak to fajnie wygląda. Teraz zagrałem taki ruch wieża A2. Yy, dziwne posunięcie na pozór, słuchajcie. Yy, I takie pewnie jest. Tutaj przeciwnik mógłby zagrać C4 na przykład. Troszkę się yy, otworzyć na tym skrzydle. Yy, Planowałem zrobić coś takiego, bo jak ym, zagrałbym tutaj, on by zagrał B5, wybijam, wybijam, skoczek A5 i na przykład Hetman A8, to mam skoczek na przykład C6, bo skoczek broni mi bierze, a jak wieża stoi na A1, to ja tej wieży nie bronię. No tak sobie tu zaplanowałem, ciutkę myślę, że błędnie, ale wszystko jest pod kontrolą. Mu przeciwnik zagrał wieża A8, ja goniec H4, troszkę wprowadzam y, stabilniej te figury, aktywniej bierze scena b8, no tutaj widzę się szykuje przeciwnik, no jakieś tam przełomy, ale to nic nie, nie, nie przechodzi jeszcze i postanowiłem zrobić roszadę, no jest to 25 ruch, roszada, król tutaj po prostu jest bezpieczniejszy, a linia f się otwiera do, do ataku, hetman c7, przypominam, że to są blice, więc tutaj jest mało dokładnych ruchów, no trzeba grać dosyć szybko, no i postanowiłem wieżą z powrotem się poruszyć. Wieża B7 ze strony przeciwnika, G3, no i otwieram linię, no tak trzeba robić. Wieża AB8, zobaczcie, bardzo wolny plan ze strony tutaj czarnych. No i ja tutaj oczywiście mogłem też zbić, to się też łatwo mówi, goniec się otwiera, no ale postanowiłem zagrać skoczek C4 i dopuścić tutaj do tego posunięcia. No tak, też poszło AB, AB, skoczek A5 z atakiem na wieżę, on wtrącił B4, słusznie. No, bo jak bije tutaj, to on mi bije skoczka, i tu są jakieś e, jeszcze niebezpieczności, że tak się wyrażę. No, postanowiłem zagrać skoczek E2 od razu, za dużo nie myśląc, e, wzmacniając atak na F4. Bierze A7, no i skoczek wrócił na C4. Znowu na piękną placówkę. Te pionki nic nie robią, bo na przykład C3. E, B3 jest w zanadrzu. Mój przeciwnik zdwoił wieżę, i powiem wam, że tutaj, no teraz jak patrzę na analizę, można było po prostu wybić i rąbnąć tutaj pionka. E, postanowiłem zagrać wieża B1, żeby on nie miał kontry wymiany wież, a a jak zagra wieża A2, no to musi znaczy w zasadzie oddechciewa, musi grać wieża A2, bo, bo tutaj nic nie atakuje znaczy atakuje, ale zbronione. Więc on zagrał teraz skoczek C8. No i teraz trzeba jakieś konkrety y, tutaj y, zadziałać z konkretami EF. No i postanowiłem, znaczy skoczkiem można by było oczywiście wybić. Każde wybicie tutaj jest dobre. Postanowiłem wybić wieżą. Skoczek zagrał na B6, no wymiana już teraz dosyć szybka, bierze z B na F1, zostawiam to skrzydło, zostawiam tego pionka, koncentruję się tutaj na ataku, no jeżeli goniec by wybił, no to tutaj mam zawsze jakieś G6 z atakiem, niebezpieczne rzeczy się już y, i potem na F7 y, dzieją. Wieża A1, no a tak jak mówiłem To jest blitz, więc tutaj już jakbym trochę go wypuścił Ale jeszcze, jeszcze Tutaj gram dosyć Myślę, że zachowawczo i tak Z zimną krwią B3 Żeby nie zbijał mi żadnego pionka On tutaj wymienił mi tę wieżę, no ja wierzą W ten sposób, on C4 No takiego ruchu się nie boimy, bo jest goniec F2, Hetman B5 Moi drodzy i skoczek D4, postanowiłem tak dosyć Praktycznie podejść do pozycji no, Jeżeli on wybija, ja wybijam no tutaj diagonala robi się niebezpieczna no i g6 idzie tak i jest w zasadzie po grze hetman e8 to się też łatwo mówi no przeciwnik jak się cofa to jeszcze pomaga mi w ataku skoczek f5 myślę, że całkiem dobre posunięcie goniec e5 niby się broni ale mamy skoczek h6 z szachem krucha h8 no i tutaj goniec e3 zagrałem tak, żeby otworzyć linię już tutaj chciałem skoczek f7 grać pamiętam, ale zapomniałem, że goniec przesłania wieżę, więc goniec e 3, no, wyczekujące znowu ruchy, tak naprawdę czarny tutaj ma bardzo ciężką pozycję. On wybił, ja wybiłem, trzeba w ten sposób i wieża B8. Tego ruchu nie rozumiem, ale przypuszczam, że nie chodzi o obronę punktu B4, tylko zagranie wieża B7 do obrony. Tutaj rzecz jasna nie można, bo go goniec broni. No i w tym momencie hetman f5. Staram się naciskać, naciskać tutaj na przeciwnika jeszcze mocniej. Goniec na g7 i skoczek do szacha, mój drodzy. Król g8, no i tutaj po prostu przyciskam. G6 znowu, gram g6 mocniej, jeszcze mocniej. Hg, hg. Wiem, że to się łatwo mówi, ale tu już słuchajcie, trzeba przeciwnika wykończyć, wykończyć. Hetman e7, To oczywiście graliśmy też na sekundach, więc te ruchy trzeba wykonywać dosyć szybko. Goniec g5, hetman dał szacha, no to król g2 kulturalnie, tutaj wieża e8 nastąpiło i goniec na f6. Z planem wybicia, wybicia i tam mat na h8 trzeszczał. Tu jeszcze przeciwnik dał szacha, rzecz jasna proste, zasłonięcie się wieżą. Hetman b1, widzimy, że tutaj przeciwnik jeszcze planuje wybić z szachem, wymienić hetmanę, no to to by była jeszcze dobra opcja, ale jest od razu wybicie na g7, no jeżeli przeciwnik by wybił tutaj na e4, no to wymiana hetmanów jest, nieunikniona zostaje z figurą więcej, więc to też jest wygrana, skoczek d7, zagrał mój przeciwnik, no i skoczek d6, też czujnie, słuchajcie, przepraszam najmocniej, Pion zdobyty, wieża atakowana, pionek atakowany, wieża E7. No i moi drodzy, ostatni ruch w partii, goniec F6, po którym przeciwnik się po prostu poddał. Tam on już na, po prostu na sekundach grał, ale przede wszystkim e, przyjrzyjcie się debiutowi, jak grał arcymistrz. Bardzo źle grał tak naprawdę. Cieszę się, że udało się wykorzystać. Skalp kolejny do kolekcji, także serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, hej!